Rosja wybierze partię starego Morawieckiego jako przedstawiciela swoich interesów i jako tego, który będzie na polskiej scenie politycznej i medialnej głosił interesy, czyli narrację rosyjską. To powiedział oficjalnie w telewizji publicznej minister Macierewicz i co się dzisiaj dzieje? Informacja świeża, że partia rosyjska ma zagwarantowane miejsca na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Partia nazywa się Wolni i Solidarni. Tu o nazwę nie chodzi. Ważne, żeby wiedzieć, skąd nogi wyrastają. I teraz nasza teza, że ten przewrót pałacowy był przewrotem antyamerykańskim po to, żeby oddać z powrotem Polskę w jasyr Niemcom i Rosji. Zobaczcie, jak ten nowy PiS, mając już niemiecką partię Gowina na pokładzie, bierze teraz rosyjską łajbę i będzie miał wszystko w jednym. Ribbentrop, Mołotow się spotkali w PiSie. Taka jest dzisiaj. Taki jest stan rzeczy, stąd przewrót pałacowy jest jak najbardziej trafnym określeniem i ten rząd w ciągu kilku tygodni zrobił najwięcej, żeby zepsuć i międzynarodową pozycję Polski, jak też zniszczyć jej sojusznicze możliwości, oddając ją właśnie w pacht rosyjskiej i niemieckiej agenturze. Ale jak Żydom kota pogonili! No zawsze jeśli się robi takie operacje, potrzebna jest zasłona dymna. Zasłona dymna to był właśnie konflikt z Izraelem. Hola, hola. Czy pogonili? Bo o to. A no właśnie. Nie, tu mówiłem od zawsze. Polskę zhańbią rząd Morawieckiego i zapłacą Żydom. Tak się to skończy. Bo oto już jest informacja, że na polecenie premiera Morawieckiego wprowadzone są niekorzystne dla Polski zmiany w projektowanej ustawie reprywatyzacyjnej. Skorzystać mają na tych zmianach kto? Żydzi głównie. No, a co? To coś nowego dla państwa. I oczywiście, dokument jest utajniony. Murem za Mao! Murem za Morawieckim! Stajcie dalej, barany. W sobotę miałem wywiad do takiego radia lokalnego gdzieś na Śląsku. 2 godziny rozmawialiśmy i z myśli pan redaktor mówi, no jak pan skomentuje tą swoją wypowiedź, gdzie pan powiedział, nie jestem gejem, jestem pedałem, że ja tak powiedziałem. No, bo to 4-sekundowa wypowiedź jest w internecie podobno, że ja mówię, że nie jestem gejem, a jestem pedałem. Tylko ja cytowałem w tym programie, zdaje się, od mojego znajomego, który ma odmienną orientację seksualną, który powiedział, ja nie jestem żadnym gejem, jestem pedałem. I pan redaktor, na co za różnica? Mówię, no panie, ja tam nie wiem, to nie moja sprawa. To już proszę pytać osoby wtajemniczone, dlaczego dla nich to jest ważne. Ja nie naruszam czyjejś sfery intymnej, nie będę go pytał, jaka różnica. Mhm. Nie moja to rzecz, kto jak się czuje. Ale widzicie, że z każdej wypowiedzi wyjmą 4 sekundy i się tłumacz w radio. Jaka jest intencja, że my w każdym takim materiale polecimy do sądu. Tak. O, bardzo by chcieli. I obstrajdów, którego pies nie chce obsikać bezdomny, będzie stawał z nami w szranki. Takiego wała jak Polska cała. Połamcie se te fiuty drętwem, nic wam z tego nie przyjdzie, do żadnego sądu nie pójdziecie z naszej przyczyny, choćbyście się wymodlili do najświętszej z gówna bohatera nie ulepimy. Nie liczy na to. Piszcie te swoje książki, recenzje, kręćcie te banialuki, opowiadajcie, że Pawłowi spuścili powietrze z jednego jego samochodu, on ma jeden samochód, ale to tak działa propaganda sowiecka. Nie spuścili powietrze, tylko odkręcili koło. Ale dla tych w jednym z samochodów pastor Chojecki, patrzcie, ile ma tych samochodów. Później jak pokazał, oto rezydencja pastora Chojeckiego. I to blok, gdzie sobie rodzin mieszka. To jest właśnie ten milion. Paweł, weź sobie wyobraź, bloku. Sobie, w jakiej bardaszce ten zazdrośnik musi mieszkać, jak to przedstawia, że to jest rezydencja.